Żeby powołać platformę wymiany informacji pomiędzy firmami faktoringowymi a bankami. Czy to jest pomysł związku banków polskich, czy to jest yy, wasz pomysł? Yy, powiem szczerze, że już nie pamiętam, od czego się zaczęło, natomiast to jest taka wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, jak również Polskiego Związku Faktorów, żeby stworzyć yy, kolejną platformę wymiany informacji między spółkami faktoringowymi. Ponieważ oczywiście te potrzeby, jeżeli chodzi o branżę faktoringową, cały czas są. Te pierwsze pomysły, prawdopodobnie, pierwszy pomysł powstania platformy to było około dwóch lat temu, natomiast te nasze działania zostały zintensyfikowane. W zeszłym roku też to był trudny rok dla branży faktoringowej. Mieliśmy kilka dużych fraudów w związku z tym. W związku z tym była większa potrzeba i zaangażowanie różnych spółek faktoringowych, żeby bardzo dobre platformy, kolejne platformy zostały wdrożone. Ta platforma oczywiście się będzie różniła od tych, które do tej pory funkcjonują w spółkach faktoringowych, bo tutaj będziemy mieli informacje zarówno o kontrahentach, jak również o faktorantach, czyli naszych klientach. Czyli będziemy ograniczać nasze ryzyka związane z powstaniem fraudów, ryzyka kredytowe, ryzyka operacyjne, które są kluczowe, jeżeli chodzi o podejmowanie przez spółki faktoringowe. Także dla mnie nie ma tu znaczenia już ten początek, historia kto był pierwszy natomiast ważny jest ten efekt, do którego doszliśmy w chwili obecnej. Na ten moment mamy 17 spółek, które przystąpiło do platformy, natomiast to nie jest jeszcze sukces całkowity. Chcemy, aby do platformy przystąpili wszyscy uczestnicy czy członkowie Polskiego Związku Faktorów, przepraszam, jest ich obecnie 25, także mamy jeszcze trochę pracy do wykonania, żeby przekonać przynajmniej jeszcze kilka dużych podmiotów. Faktoringowych, żeby przystąpiły do tej platformy. Sukces, sukces pełny jest możliwy tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli pełny obraz, zarówno jeżeli chodzi o stronę faktorantów, czyli naszych klientów, jak również stronę kontrahentów, a jest ich obecnie obsługiwanych przez rynek faktoringowy. 26 tysięcy, więc to, to jest duże grono klientów, którzy są obsługiwani przez Polski Związek Faktoring, Faktorów. Ale poza Waszym związkiem też funkcjonują firmy faktoringowe? Poza naszym związkiem też funkcjonują spółki faktoringowe, natomiast my mówimy o tym obrazie, który jest w Polskim Związku Faktoring, Faktorów. To jest ponad, reprezentujemy ponad 90% obrotów wszystkich spółek faktoringowych. W Polsce, więc to jest grono takie najszersze w, i tutaj mówię, w ramach tego grona oczywiście na razie funkcjonujemy. Jeżeli będą chciały inne spółki, które oferują usługi factoringu, przystąpić do tego programu, być może nie będzie z tym większego problemu. To jest, tak jak powiedziałem, początek naszego sukcesu, bo teraz będą trwały prace nad Wdrożeniem tego programu czy tego systemu to będzie ciężka praca, oczywiście. A później, jeszcze dodatkową korzyścią, która przyświeca przyłączenie się tutaj do tej platformy, jest możliwość połączenia z innymi systemami wymiany informacji, czyli tutaj mówię o systemie w, dla spółek leasingowych i, i dla banków. Także wtedy będziemy mieli dopiero pełny obraz informacji o potencjalnych i obecnych klientach naszych spółek faktoringowych, jak również kontrahentach, którzy są objęci umowami faktoringu. Czyli tutaj wygrywają obie strony, bo i firmy leasingowe i banki będą wiedziały, co jest w waszych tak bazach jest. i wy będziecie wiedzieli, co jest w bazach firm leasingowych i banków. Docelowo mam nadzieję, że tak to będzie funkcjonowało, że my będziemy mieli z tego korzyści jako branża faktoringowa, ale również banki i spółki leasingowe będą miały korzyści z tego, że będą widziały jak funkcjonują spółki faktoringowe, z jakimi klientami, z jakimi kontrahentami? No a teraz spójrzmy na branżę faktoringową z lotu ptaka, tak? Jaka, jaka to jest branża w Polsce? Jak wielka? Do kogo należą te spółki? Czy do banków, czy do firm ubezpieczeniowych, Czy tam jest dużo niezależnych operatorów? To znaczy, jeżeli chodzi o spółki faktoringowe, to zdecydowana większość, myślę, że 80% to są depart departamenty, które funkcjonują w ramach banków, albo to są spółki oddzielne, wydzielone przez, przez banki. Mamy kilka spółek powiązanych z ubezpieczycielami i mamy też kilka spółek powiązanych z prywatnym kapitałem, z funduszami, jak również z prywatnym kapitałem zagranicznym. Ale tak jak powiedziałem, większość, zdecydowana większość to są firmy faktoringowe powiązane z bankami. Ja na przykład reprezentuję oprócz oczywiście Polskiego Związku Faktoringowego firmę KUKE Finance, która jest powiązana z ubezpieczycielem, czyli z KUKE. takie na rynku mamy dwie spółki. I drugą spółką jest Kofas, Więc to zależy oczywiście od, od też właściciela. A ile firm obsługujecie, i no, jakie są nie wiem, roczne obroty? Na 26 tysięcy, około 26 tysięcy podmiotów obsługujemy, czyli to jest liczba faktorantów naszych klientów, którzy są objęci umowami yy, faktoringu. Yy, w zeszłym roku zrealizowaliśmy obroty w wysokości 462 miliardów? Czyli to można powiedzieć, to są imponujące obroty, jeżeli chodzi o firmy faktoringowe, a zaangażowanie mierzone z saldem wypłaconych zaliczek na konta naszych faktorantów, czyli klientów, to jest około 50 miliardów. Złotych. Mówił Pan, że w zeszłym roku było sporo fraudów, ale jaka to jest. Znaczy, może nie sporo fraudów, to, to były. Może, jeżeli chodzi o ilości, tych fraudów może nie było duże, natomiast były to fraudy znaczące. Ehm, jeden zwłaszcza to był taki duży fraud, który objął kilka spółek faktoringowych, jak również kilka. Banków myślę, że to na łączną kwotę przekraczającą ponad 100 milionów złotych, więc jest to, przyzna pan, imponująca wartość. Ale jak rozumiem, tych fraudów w sumie nie jest dużo w normalnej pracy firm factoringowych. One się pojawiają, one są z nami. To jest to jest, takie, to jest taka ta norma, że one występują w spółkach wartingowych. Tu się opieramy na wierzytelnościach, które są przesyłane. Informacje o tych wierzytelnościach są przesyłane systemowo. Także czasami, jeżeli sytuacja finansowa naszego klienta budzi zastrzeżenia, to pojawia się taka, to pojawia się taka ze strony ze strony naszych klientów pokusa, żeby wystawiać faktury niekoniecznie pokryte potem tą właściwą sprzedażą. Odnotowujemy oczywiście takie przypadki, ale chcemy z nimi walczyć dlatego, czym więcej mamy platform różnych platform wymiany informacji, a także takich wzajemnej, Wzajemnych informacji, bo przyznam, że kiedyś mieliśmy w naszych umowach faktoringu zapisy, które mówiły o wymianie informacji, na przykład o liście kontrahentów, którzy są objęci umową factoringu. I uważam, że też musimy wrócić do takich praktyk, zapisów umów, które będą ograniczały te ryzyka, bo jeżeli klient na samym początku zobaczy w umowach factoringu, że takie zapisy funkcjonują, wtedy ta pokusa co do wystawiania faktur bez pokrycia będzie zdecydowanie mniejsza.